Ej, siemanko! Siema! Witamy was w kolejnym odcinku. Jesteśmy w tej chwili już w Gdyni. Na? Gdyni, dokładnie. Jesteśmy na meczu finałowym baraży o Ekstraklasę. W końcu po takim długim czasie się doczekaliśmy gry o elitę. Rok temu byliśmy w Olsztynie, tam był awans, więc jak znowu przyjechaliśmy, no to znowu może będzie awans. Po 32 latach do Ekstraklasy może motor powróci. Dokładnie. A ty co, Dawid, myślisz? Może tak być. Może tak być, właśnie. Liczymy, że powtórzymy historię sprzed roku, czyli właśnie ten awans. I co? A my teraz idziemy właśnie do Fornala, który przyjechał z nami. Tak, i gdzieś jest. Jak zwykle gdzieś poszedł. To co? Lecimy na meczek. Piłka do Ceglarza. Ceglarz, kapitan lubelskiej drużyny, narożnik pola karnego. Trochę za długo to wszystko trwało. Jest Jacques Ndiaye. Przerzucił sobie rywala na drugą nogę. Jacques Ndiaye! To jest gol! 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 Motor Lublin wygrywa 2-1. Arka się nie podniesie. To się nie zdarzy. Cud! Cud się wydarzył w Gdyni.
Motor po 32 latach wróci do piłkarskiej ekstraklasy. Właśnie zobaczyliście gola 1-1 w 85 minucie Bartosa Wolskiego z rzutu wolnego. I na tym się zakończył nasz skrót meczu na stadionie, bo ogólnie, jak dobrze wiecie, gdy my jeździmy na wyjazdy, wybieramy się zazwyczaj na sektor... Taki zwykły gospodarzy na sektor... No nie jeździmy z kibicami zazwyczaj, czasami nam się zdarzy, tak? Tak, byliśmy tylko raz w Rzeszowie na stali, co nie było filmiku, bo wiadomo. No i na Łęcznej jeszcze na Górniku. Tak, no. Ale tak o zazwyczaj jeździmy na zwykłe sektory, nie jeździmy na żadnych ultrasów czy coś, tylko po prostu jakiś zwykły sektor, albo sektor rodzinny, co po prostu wszyscy siedzą na spokojnie, nie ma żadnych, nie wiem, fanklubów, grup kibicowskich, klubu gospodarzy czy gości żadnego, tylko żadnych... po prostu takie, co powinny być. No tak o. Żadnych, którzy by mogli się przyczepić, że my jesteśmy z Lublina. No i właśnie pierwszy raz się takie coś przydarzyło, to właśnie zobaczyliście ostatni moment chłopa, gościa, kibica Arki, który zaczął krzyczeć to, co właśnie słyszeliście. Tak. A od razu mówię, że akurat w przypadku w Gdyni, to wiedzieliśmy dobrze, że siedzimy jakby to nie patrząc, no tak zbytnio nieprzyjaźnie nastawionych kibiców w stosunku do Motoru Lublin. Więc staraliśmy się zachować, no naprawdę, ani tam nie było okrzyku radości, że coś z gola, tylko po prostu no uśmiech na twarzy i tyle. No i po prostu, nie wiem, tak zwany kciuk w górę, ale to pokazane głównie, nie wiem, do Fornala czy coś, nie? No i Fornal też podobnie zareagował. A jak mogliście widzieć na filmach z poprzednich piłkarskich vlogów, na przykład z Gdańska czy z Polonii Warszawa, to tam jednak było trochę słychać, że tam... No, że jednak no było trochę słychać no, krzyków radości. A tutaj akurat w przypadku Gdyni, no to naprawdę staraliśmy się zachować, że nic nie było nawet słychać, więc byliśmy, ja byłem przede wszystkim zdziwiony, że ktoś się doczepił do Fornala. A resztę, to ty raczej opowiedz, Dawid, bo ty byłeś bliżej Fornala, bo ja to tam tylko... No to było tak właśnie, że nagle... Ta osoba, w sumie dwie osoby, zaczęły krzyczeć do Fornala. Ja to zauważyłem i jak zobaczyli mnie z aparatem, ponieważ tym razem weszliśmy na stadion z aparatem i nagrywałem właśnie przebieg meczu, no to przyczepił się, że ja go niby nagrywam. No i zaczął, no w sumie z łapami do mnie. A że akurat wtedy to, że wszyscy siedzieliśmy obok siebie, no to poszła tak zwana zasada jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, no to ja zobaczyłem, że do Dawida się z łapami drął, a że Dawid jeszcze miał aparat, no to tym bardziej trzeba było stanąć, bo sprzęt wszystko wiadomo. No a że gość już zaczął z łapami, zaczął wstawać do niego, no to już zaczęliśmy się powoli ewakuować ze stadionu. Był jeszcze z nami jeden kolega, co w ogóle on poszedł, bo zaczęli go inni kibice Arki podobnież gonić. A tak się skończyło, że właśnie padła kilka minut później dosłownie, bo to była chyba 92 minuta? Trzecia, no, trzecia nie, no, już, 92 już nie może. Nie. I my akurat wyszliśmy z trybun, staliśmy jakby na tak zwanej strefie gastronomicznej. Gdzie już praktycznie... No dosłownie co się wchodzi na trybunę, ale z tyłu, że nie widać boiska zbytnio. Tak, widzieliśmy ale tylko tablicę. Tak, telebin, tablicę. Widzieliśmy taki okrzyk radości, ale taki jakby cichszy, nie? Czyli jak się później okazało, się cieszyli kibice Motoru. Zobaczyliśmy 2-1 na telebinie. I wychodzących, no po prostu wściekły kibiców Arki, czyli wiedzieliśmy, co się święci, a tym bardziej, że wygonili naszego kolegę i polowali. Ogólnie było pewnie info, że wszyscy, że my jesteśmy z Lublina, więc szybko. Też się trochę bałem o samochód, więc szybko uciekliśmy do samochodu. No się ewakuowaliśmy, no, po prostu. Ewakuowaliśmy się. No i tak to się skończyło, że oglądaliśmy bramkę 2-1, wszystko radość piłkarzy Motoru w internecie. Tak. Pomimo, że jechaliśmy tyle kilometrów, wszystko na stadion Gdyni, ale no trudno. No i po tym właśnie trochę jeszcze do nas nie docierało, że faktycznie jest ta już ekstraklasa, dopiero tak. Potem, gdy tak. Właśnie... Bo jak dobrze wiem... No na przykład nie wiecie, że właśnie my głównie zaczęliśmy chodzić na mecze, jak Motor jeszcze był w trzeciej lidze. Tak. Ale zaczęliśmy nagrywać, kurde, coś takiego, chyba Odsiedlec był pierwszy film? Już nie pamiętam dokładnie, kiedy był. Rzeszów w Sierce, coś takiego? Rzeszów w Sierce, tak, jeszcze było to... A!
Tak, pierwsze filmy były za w Rzeszowie chyba, za tak. Marka Saganowskiego, a później były Sielce za Szpylki. No i następnie był Hutnik Kraków. Od Hutnika Kraków się wszystko zaczęło, odkąd Fejo przejął motor. No, a później to już każdy zna historię, no, kto ogląda nasz kanał. Dokładnie. No i co, a nasze podsumowanie meczu to tak naprawdę... Podsumowanie meczu to trudno to opisać, no. Radość, no. Nie możemy się doczekać wyjazdów, prawda? A teraz to nagrywając, no jest niby ta ekstraklasa, ale tak do końca... No kurde, no była taka niby radość, ale tak radość z mega, mega niedowierzaniem, nie? Ale to tak. Pewnie, no nadejdzie, nie? Ale to tak bardziej, kurde, uwierzyłem w tą pierwszą ligę w Olsztynie niż teraz, że ekstraklasa. Dokładnie, nie? Wiesz co, dopiero myślę, jak nadejdzie ten pierwszy mecz w ekstraklasie, to... Tak, jak pojedziemy na jakieś, nie wiem, no do Poznania czy coś, ale no... Dobra, no po prostu zobaczcie sami, co się działo po meczu. I do zobaczenia w ogóle. Tak. Lubelski nasz potorek! Historię napisał! Zaczynał od Zagłębia! I otwarte pokonał! Chodziły trudne chwile! To nic nie potrwał! Uciekał na drużynę! Do z wami na trybunach, z kompletem! Wywalczyliśmy kurwa ten awans! Jestem dumny z tych chłopaków, jestem z was dumny i macie kurwa wszyscy swoją nagrodę, na którą czekaliście 32 lata! Dużego grodu dumę! To motor z Lublina! Yeah!
gra motor, każdy o tym wie. Niepokonany motor nasz kochany, niezwyciężony nasz lubelski klub. A my kibice mamy swoją pieśń, motor Lublin, ORKS. Nasz motor historię napisał, zaczynał od Zagłębia, a Szarkę pokonał. Choć były trudne chwile, to ich jest otrywa. Zana drużyna i Szarka na wygra. Mateusz Stolarski! Czuję, że teraz będzie bardzo głośno, bo oto wasza ekstraklasowa drużyna Motor Lublin! Zapraszam na scenę prezesa Zbigniewa Jakubasa! To nasza wspaniała drużyna, panie i panowie. Kochani, to jest ten moment, kiedy oddaję mikrofon w ręce pana Zbigniewa Jakubasa. Panie Zbigniewie, prosimy o kilka słów. Drodzy kibice, po prostu jestem przeszczęśliwy, tak samo jak wy. Przed nami nowa era. Nie powiem, że udało się, bo to była ciężka praca wszystkich, a przede wszystkim dziękuję wam za taką społeczność, jaką jesteście. Jestem z wami i walczymy dalej w ogóle o wyższe cele, także bardzo wam dziękuję, wszystkiego dobrego wszystkim naszej wspaniałej drużynie, bo wygraliśmy ambicją, nieustępliwością, wolą walki i pokonaliśmy wszystkich w ogóle kolejny raz. Rok temu byliśmy, pamiętajcie o tym, w drugiej lidze przed barażami. Po roku czasu przeskoczyliśmy pierwszą ligę i jesteśmy teraz w Ekstraklasie. Także słuchajcie, gratuluję wspaniałej drużynie. Wszystko przed nami. Dziękuję bardzo. I panowie, poproszę o wypowiedź trenera Mateusza Stolarskiego. Zapraszam bardzo serdecznie. Słuchajcie wszyscy, są w życiu momenty, które możesz zaplanować i których nie zaplanujesz. Ja chciałbym powiedzieć, że nie wyśniłbym sobie nigdy takiego scenariusza pod kątem tym, że będę prowadził tak wspaniałą drużynę, tak wspaniałych zawodników, tak zjednoczonych kibiców, tak wszystkich ludzi, którzy chcą dla jednego klubu. Mateusz Stolarski! Mateusz Stolarski! Mateusz Stolarski!
Mateusz Stolarski! Mateusz Stolarski! W życiu jest wiele wspaniałych momentów i te momenty teraz mamy, te dwa lata, które są dla nas, są na pewno, kurwa, najlepsze, jakie możemy sobie wyśnić. Natomiast ja wiem jedno, jeżeli nadejdzie trudny moment, to te trudne momenty są łatwiejsze, kiedy wokół masz, kurwa, dobrych ludzi. A my mamy wspaniałych ludzi, wspaniałą społeczność. Jedziemy! Motor United! Motor United! Rafał Król! Rafał Król! Rafał Król! Rafał Król! Motor lubi w Ekstraklasie! Hej! Hej! 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 Proszę Państwa, jeśli tak się nie stanie, ale wydaje mi się, że to się już nie może nic innego wydarzyć. Jeszcze może 30 sekund zostało rywalizacji, a Jacques Ndiaye strzelił gola. Coś nieprawdopodobnego. Hej na listo lubelski, wychodź, wychodź na balkon ratusza i odgrywaj hejnał, bo to jest historyczna chwila, kiedy motor wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Nieprawdopodobna sprawa. Trzeba tę wieść podawać dalej. Niech ona się rozniesie od Czubów po Czechów, przez Kalinowszczyznę, a także na Szerokim, na Konstantynowie, a oraz na dziesiątej. Jeszcze chwila. Będziemy tutaj obgryzać paznokcie ze strachu, ale zaraz motor naprawdę może wrócić do piłkarskiej ekstraklasy. Co tu się wydarzyło? Moje ciśnienie skacze. To jest 150 puls chyba. Nie wiem. Boże, będzie potrzebna reanimacja, ale jakoś to przetrwamy. 92. Trzecia minuta meczu i Jacques Ndiaye daje lubelskiej drużynie bramkę na 2-1. Czemu Szymon Marciniak tak długo zwleka? Czemu Szymon Marciniak jeszcze może coś tam VAR sprawdza? Nie wiem. Odetchnijmy. Jest pozwolenie rozpoczęcia gry i za chwilę Motor Lublin będzie świętował awans do piłkarskiej ekstraklasy. Chyba, że tu jakiś kolejny cud tym razem się wydarzy na niekorzyść lubelskiej drużyny. Ale nie, ona przejmuje piłkę. Mraz do Jacques Ndiaye. Prawa strona boiska. Senegalczyk. Jeszcze chwilę. Jeszcze trzeba to przetrwać. A Senegalczyk jeszcze zatańczył sobie z obrońcami drużyny Arki Gdynia. Nieprawdopodobna sprawa. Ja spoglądam na Szymona Marciniaka, ale on wciąż nie przykłada gwizdka do swych ust. Niech on wreszcie zagwizdze. Gwizdał tyle wspaniałych spotkań. Finał Ligi Mistrzów, finał piłkarskich Mistrzostw Świata. A dzisiaj jego gwizdek obwieszcza to, że motor wraca do piłkarskiej ekstraklasy po 32 latach. To się wydarzyło. Nie wiem jak byłem tego świadkiem. Chcę o tym Państwu jeszcze opowiadać, ale nie mogę złapać tchu. Jestem naprawdę wzruszony. 32 lata to prawie całe moje życie i teraz dziś cieszymy się razem z słuchaczami Polskiego Radia Lublin.